Szanowni, chciałem podsumować naszą wspólną pracę, właściwie to waszą pracę, wasze pomiary. To się zminimalizuje może w tym celu. Tak jak pokazywałem to na lekcji, naniosłem wyniki waszych pomiarów na jeden taki duży wykres. Tutaj w lewym panelu są po prostu wyniki pomiarów. W prawym jest wartość średnia i błąd. Przejrzymy sobie to teraz. No, pomiar Janka bardzo ładnie symetryczny, to wartość to jest 7,7 grama na centymetr sześcienny i symetryczny błąd. Przypominam, że błąd musi być tak duży, żeby wszystkie punkty zmieściły się do szufladki. Ops, nie to chciałem porwać, przepraszam. To wyraźnie... Teraz zrobimy to jeszcze raz. Żeby punkty zmieściły się do szufladki. No i widać, że tak jak chciałem, wszystkie punkty, zarówno te leżące na prawo od wartości średniej, jak i te leżące na lewo od wartości średniej, mieszczą się w szufladce. To na rysunku to powinno być symetryczne, ale oczywiście ja to naniosłem te punkty ręcznie z pewnym błędem. W każdym razie szufladka musi być tak szeroka, symetryczna na lewo i na prawo od wartości średniej i tak szeroka, żeby wszystkie punkty się w niej zmieściły. No, oczywiście można by ten punkt trochę przesunąć, bo to powinno być 8,8. To pewnie bardziej tutaj jest ten punkt. Karolina. U Karoliny jeden z pomiarów bardzo odstaje. Zakwalifikowałem go jako pomiar odstający i zrezygnowałem z niego. Dlatego średnia wzięta jest z tych pozostałych 5 punktów. No i żeby zaznaczyć, że to jest średnia z pomiarów, z których jakieś zostały usunięte, to ta średnia to jest kółko niebieskie. No i znowu wyznaczałem błąd w ten sam sposób, starając się, żeby wszystkie pomiary znalazły się w obrębie tych kresek. To, co od razu widać, to to, że chociaż wartość średnia jest trochę inna, to błędy się pokrywają, tak? Te szufladki się pokrywają. To znaczy, że te pomiary są ze sobą zgodne. No, kolejny pomiar ma i C. Korciło mnie trochę, żeby usunąć te punkty, ale jako pomiary odstające, ale z drugiej strony to one tak ładnie, dość symetrycznie leżą po prawej i po lewej stronie. Postanowiłem je pozostawić. Pozostawienie tych punktów oznaczało, że pomiar Majki ma spore błędy, no bo one muszą wystarczyć, żeby objąć, można tak sobie powiedzieć, tą szufladką te odstające pomiary. Maja G. Ten pomiar jest definitywnie odstający. Średnia bez pomiaru odstającego i błąd. Nina. Znowu ten pomiar jest odstający. Średnia bez pomiaru odstającego i błąd. Fryderykowi pozwoliłem sobie wyrzucić te dwa pomiary. Aha, no wy oczywiście możecie tego nie robić w swojej analizie. To zależy to od was, tak? Sami jesteście odpowiedzialni za swoją własną analizę. No ja tylko opowiadam, co ja zrobiłem. No i teraz średnia leży ładnie w pośrodku tych punktów. Błąd okazał się niewielki. Podobnie u Ali pozbyłem się tego pomiaru, ale u Mai N już zostawiłem wszystkie pomiary, bo one tak ładnie, symetrycznie się rozłożyły. Tu jest Wiktor. Spory błąd, bo nawet po odrzuceniu tego pomiaru jako odstającego, tutaj jest spora odległość pomiędzy wartością średnią i najdalej leżącym od niej pomiarem. U Franka odrzuciłem te dwa pomiary, podobnie jak u Fryderyka. Wynik podobny jak y,
wynik Fryderyka, no w tym sensie, że wynik Fryderyka jest oczywiście przesunięty na prawo od wyniku Franka, tak? To widać. U Krzyśka pozbyłem się jednego punktu tego. Znowu błąd. U Mai seria skoncentrowanych pomiarów w tym mniej więcej miejscu. Wartość średnia wypada tutaj gdzieś pomiędzy tymi, praktycznie bardzo blisko tego skupiska pomiarów. No ale błąd jest spory, dlatego że trzeba objąć ten punkt. No i można powiedzieć, że Majki pomiar to jest w zasadzie jedyny, który jakoś nie pasuje za bardzo tych pozostałych. Można by uznać, że gdzieś tu jest błąd systematyczny. To jest taki, którego nie jesteśmy w stanie złapać, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować na podstawie swoich własnych pomiarów, bo on się stale powtarza. Dopiero porównanie z innymi pomiarami pozwala nam powiedzieć, że no, z całą pewnością te pomiary Majki wyskoczyły tutaj w stronę większych wartości. No i u Staszka uznałem, że to jest pomiar odstający i w związku z tym wziąłem wartość średnią i błąd wyznaczyłem dla tych pomiarów tutaj. No ale trzeba powiedzieć, że generalnie bardzo dobrze żeście się sprawili. No bo teraz możemy sobie obejrzeć te wszystkie pomiary od Janka do Staszka. Może je trochę przesunę. Tak, nie będzie widać górnej skali, ale będzie widać dolną. No i widać, że dość dobrze ograniczyliście swoimi pomiarami zakres wartości, w którym ta gęstość stali, z której wykonano nakrętki, może leżeć. Cóż dalej? No dalej każde laboratorium powinno opublikować swój własny artykuł w czasopiśmie naukowym, opisując jak to, co zostało zmierzone. Na temat tego opisu to będzie oddzielny film. No i następnie rozpoczyna się dyskusja, tak? Czy można zmniejszyć te błędy? Jaką technikę pomiarową wybrać, żeby zmniejszyć błędy? Czy Majki pomiar rzeczywiście jest ten jedyny dobry, czy też jest obarczony jakimś błędem systematycznym? Jak to sprawdzić? Jak zbadać to? Nie będziemy się tym zajmować, bo zajęłoby nam to sporo czasu, a w końcu zmierzenie gęstości materiału, z którego wykonane są nakrętki, to nie jest jakiś super ważny wynik naukowy, no ale z całą pewnością stąd też widać, jaką ważną rolę w tym wszystkim odgrywają błędy. Tak? Gdyby nie świadomość tego, czym są błędy pomiarowe i gdyby nie świadomość tego, czym jest pomiar, to znaczy tylko pewną wskazówką, w jakim zakresie, czy wynik pomiaru, jest pewną wskazówką, w jakim zakresie wartości może znajdować się ta wartość, której ta wielkość, której wartość chcemy właśnie za pomocą pomiaru ustalić, no to bylibyśmy w dużym problemie, w kłopocie, bo każda z tych wartości średnich jakby jest różna. Ale dzięki błędom pomiarowym możemy uznać, że te pomiary są ze sobą zgodne. No więc dotarliśmy do końca naszej epopei mierzenia gęstości. Byliście bardzo dzielni, wyniki są bardzo ładne. I teraz tylko trzeba napisać opis, a o tym będzie w kolejnym filmie. Dziękuję bardzo.